Krzysztof Danielewicz po bezbramkowym remisie z GKS-em Katowice, to chyba śmiało możemy powiedzieć, że to jest stracone dwa punkty, a nie zdobyty jeden. No tak, rzeczywiście po meczu tak możemy sobie powiedzieć. Był to trochę specyficzny mecz dla nas, bo jak wiemy, Gieksa traci najmniej bramek w lidze, więc to może świadczyć, że ma defensywę taką dosyć szczelną i rzeczywiście to się potwierdzało, aczkolwiek mieliśmy takie momenty w meczu, że tych okazji sobie wytworzyliśmy naprawdę dużo. Myślę, że jakby tak policzyć, ile przeciwnicy stwarzali Gieksie sytuacji, to my naprawdę zrobiliśmy tutaj roboty na parę dobrych meczów w kwestii stwarzania okazji. No niestety nie wykorzystaliśmy i to najbardziej boli, bo rzeczywiście dużo pracy wykonaliśmy takiej w defensywie, czy nawet wyżej w linii pomocy, żeby zabezpieczać się przed kontrami, bo wiedzieliśmy też, że Gieksa jest w tym groźna. I tak naprawdę Gieksa nam nie zagroziła. Chyba nie było żadnej sytuacji, jakaś tam główka po stałym fragmencie i tyle. Więc to zadanie spełniliśmy. No liczyliśmy, że coś wpadnie w końcu, bo gdzieś tam konsekwentnie trzymaliśmy piłkę, chcieliśmy jeszcze w końcówce. Myślę, że też powinniśmy lepiej trochę wykorzystać przewagę jednego zawodnika, żeby coś stworzyć. No ale tak jak mówisz, no duży niedosyt, na pewno cieszy gdzieś tam, że na zero z tyłu, ale to my chcemy grać ofensywnie i strzelać bramki, a nie gdzieś tam cieszyć się z tego, że jest tylko w defensywie szczelnie. Te ostatnie minuty, kilka kontr się fajnie zapowiadało i tak można powiedzieć, że chyba zawiodła lekko decyzyjność. Tak, myślę, że tak. Gdzieś tam mieliśmy fajne, lubimy takie wyjścia gdzieś tam na przejścia, gdzie przyjmiemy piłkę i mamy tą opcję, żeby zagrać na naszych szybkich, bo mamy wielu tych szybkich zawodników, którzy dobrze się czują też, żeby dostać piłkę w przestrzeń za obrońców. No tak jak mówisz, decyzje i czasami może gdzieś tam milimetry, bo ta sytuacja z Damiana Michalika, gdzie był sprawdzany karny, to naprawdę no, milimetry by troszeczkę bardziej uderzył i myślę, żeby od słupka wpadło, także no niestety, duży niedosyt, w szatni też sobie mówimy, że no duża szkoda i tak naprawdę takie mecze powinniśmy gdzieś tam zamykać szybciej. Można powiedzieć, że no tak jak sam powiedziałeś, GKS-owi nie pozwoliliście prawie na nic, jeśli chodzi o ich poczynania ofensywne. A co było kluczowe właśnie, żeby zneutralizować te atuty GKS-u? Myślę, że też, tak jak wspominałem, troszeczkę specyficznie do tego podeszliśmy ustawieniem. Tak zabezpieczaliśmy gdzieś tam, grając na połowie przeciwnika, te strefy przed polem karnym, ja, czy Bartek Wolski, czy też boczni obrońcy, Piotrek Głowacki, czy Franek, że tak naprawdę dusiliśmy w zarodku wszystko, co gdzieś tam spadało, druga piłka, czy gdzieś tam to, co Gieksa próbowała wyjść, więc myślę, że to było takie w tym meczu specyficzne i rzeczywiście zdało swój egzamin. Dziękuję bardzo.